Cześć, witam Was serdecznie na profilu Prawna Posesja by IPSO. Dzisiaj otwieramy 15 okienko w kalendarzu adwokatowym, a w nim odpowiedź na pytanie, co zawiera umowa deweloperska, część pierwsza. Umowa deweloperska zawiera w szczególności określenie stron, miejsca i daty zawarcia umowy, cenę nabycia praw wynikających z umowy deweloperskiej, a także informacje o nieruchomości, na której ma być przeprowadzone przedsięwzięcie deweloperskie. Umowa deweloperska zawiera również określenie położenia oraz istotnych cech domu jednorodzinnego lub budynku, w którym ma znajdować się lokal mieszkalny będący przedmiotem nabycia. Umowa deweloperska zawiera również określenie usytuowania lokalu mieszkalnego w budynku, a także określenie powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Umowa deweloperska zawiera również termin przeniesienia na nabywcę praw wynikających z umowy deweloperskiej, zobowiązanie nabywcy do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera, a także wysokość, terminy i sposób dokonywania wpłat na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Chcecie dowiedzieć się więcej? Zapraszam Was serdecznie do śledzenia mojego profilu na Instagramie. Już jutro otwieramy 16 okienko w kalendarzu adwokatowym.